Cześć wszystkim w kolejnym filmiku na kanale Operator TV. Ze mną gość specjalny, Olga. Cześć. Jak widzicie sami po tytule, dziś będzie temat emigracji. Jako że zarówno Olga, jak i ja wyemigrowaliśmy troszkę w inny sposób. Tak. Ja troszeczkę inaczej niż Dominik. Tak. Dziś będziemy właśnie poruszać taki temat emigracji, gdyż mamy oboje coś do powiedzenia na ten temat. Więc może Olga zacznie swoją krótką historię. Dlaczego emigrowałaś? U mnie historia jest bardzo prosta. Myślę, że wiele osób tak ma. Ja przyjechałam tutaj, jakkolwiek patetycznie i w ogóle nie wiadomo, jakby to nie zabrzmiało. Przyjechałam tu za miłością, bo przyjechałam tu do faceta. Tak więc to był jakby główny powód. Oczywiście planowałam tutaj zacząć studia i planowałam zacząć pracę, bo wiadomo, że tutaj są zupełnie inne perspektywy niż w Częstochowie, z której pochodzę. Dlatego właśnie zdecydowałam się na Warszawę, no bo w sumie wiadomo było, że kiedyś wyjadę do jakiegoś większego miasta. Wcześniej w przypadku pierwszych studiów nie miałam takich możliwości, bo po prostu moich rodziców nie było na to stać. Natomiast w momencie, kiedy skończyłam pierwsze studia i podjęłam tę odważną decyzję, postawiłam wszystko na jedną kartę i tak naprawdę z dnia na dzień znalazłam pracę, słabą, bo słabą, ale jednak znalazłam pracę i zaczęłam właśnie mieszkać w Warszawie. Czyli ci się udało, jednym słowem? Troszeczkę tak, dużo mi tutaj, miałam dużą pomoc, muszę to przyznać oczywiście, bo to nie jest tak, że możecie sobie wyjechać całkiem w ciemno, jeżeli nie macie całkowicie funduszy, bo ja byłam goła i wesoła, taka jest prawda, więc pierwszy miesiąc był bardzo ciężki, ale z pomocą ludzi jakoś się udało. No. To tak z perspektywy Olgi, a z mojej perspektywy wyglądało to całkiem inaczej. Ja wyjechałem z miłości do pieniędzy. Nie, żartuję. Byłem w Warszawie na interwiu akurat. Szkoda, żeśmy się wcześniej nie spotkali. No. I zaproponowano mi pracę właśnie w Irlandii, w Dublinie, w firmie mailingowej. I zdecydowałem się wyjechać. W moim mieście, w Dębicy, nie było wielkich perspektyw, tak samo jak i u Olgi. Gdyż to jest małe miasteczko, około 50 tysięcy mieszkańców, tam kilka takich firm większych, a reszta to malutkie i perspektywy na pracę po studiach były marne, więc nadarzyła się okazja i skorzystałem z niej. A jak to się stało, że zostałeś zaproszony na ten interwiu? Czy to było tak, że aplikowałeś do tej pracy? Tak, to znaczy było ogłoszenie przez internet podane przez firmę, agencję rekrutacyjną i wypisali, kogo potrzebują i złożyłem tam aplikację. Zadzwonili, zaprosili. Ale wiedziałeś, że to jest praca poza granicami? Tak, tam wszystko było wypisane, gdzie i jakie osoby są potrzebne tam do tej firmy i było tam chyba około 10 stanowisk, na które poszukiwali ludzi. Było dość dużo właśnie tutaj osób w Warszawie na interwiu, ale akurat się udało, że... Czyli w mojej branży akurat nie było nikogo, także jedyny przyjechałem i nie miałem konkurencji, żeby się... No to miałeś niesamowite szczęście, ale mamy punkt wspólny, czyli brak perspektyw w naszym miejscu zamieszkania. No niestety przypuszczam, że w większości małych miasteczek i małych miast w Polsce jest tak samo. Jest. No niestety, dlatego trzeba tutaj sobie radzić inaczej. To może pokrótce teraz, Olga, opowiesz, jakie przeszkody pierwsze napotkałaś tutaj, przyjeżdżając zaraz do Warszawy. Co było dla ciebie takim ciężkim tematem? Wiecie, ja już to kiedyś mówiłam u siebie, że ja mam duży problem z orientacją w terenie. Wiecie, ja się potrafiłam w Częstochowie nie ogarnąć i jak nie bywałam w jakichś tam rejonach, to dla mnie jak nowy świat. Dlatego tutaj bałam się, że też będę się gubić, że nie będę wiedziała co, że jak dziecko we mgle. Ale prawda jest taka, że przez pierwsze pół roku w zasadzie pokonywałam cały czas tą samą trasę, bo miałam jeden tramwaj do pracy i pracowałam tak dużo i w tak dziwnych godzinach, że tak naprawdę nie potrzebowałam sama kursować nigdzie indziej, co było troszeczkę przykre, no ale tak jest. Tak więc w momencie, kiedy opanowałam sobie już drogę do pracy i znalazłam ten punkt główny zaczepienia, jakim jest Pałac Kultury, to w Częstochowie jest tak, że jak dojdziesz do linii tramwajowej, ponieważ jest jedna, osoby z Częstochowy wiedzą, to jest tak jak w Warszawie metro, jest jedna linia tramwajowa, to się trafi do domu. I tutaj w Warszawie moim takim wyznacznikiem był właśnie Pałac Kultury, że wiedziałam, że jak dotrę do centrum, to zawsze trafię do domu.
I to był mój największy problem tak naprawdę, bo reszta, tak jak mówię, przez to, że miałam pomoc, miałam gdzie mieszkać i od razu znalazłam bardzo szybko pracę, no to nie było problemu. No bo po tym pół roku, jak postanowiłam zmienić pracę, to już umiałam się jakoś tam odnaleźć. Bardzo dużą pomocą, jeżeli chodzi o Warszawę i myślę, że wszystkie większe miasta, jeżeli chodzi o komunikację, jest strona jakdojadę.pl. Tam znajdziecie w ogóle wszystko. Możecie sobie wpisać punkt startowy i punkt końcowy waszej podróży i wszystko fajnie wam wyskoczy i no bardzo łatwo jest trafić, z tym nie ma problemu, jest aplikacja na telefon, tak więc możecie też w trasie. Podlinkujemy na pewno. Na pewno, więc to jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi na przykład o szukanie mieszkań, bo to też przerabiałam, bo przeprowadzałam się w Warszawie jakieś dobre 6-7 razy podczas tych kilku lat, to tutaj bardzo pomocne jest Gumtree, które kiedyś było fajniejsze. Przyznałam się szczerze, teraz trochę zdziadziało, ale dalej daję radę i tam najlepiej tak naprawdę szukać pokoi, bo tam jest najmniej, chociaż też już teraz właśnie bywa przejmowane przez agencje, ale tam jest najwięcej prywatnych ofert i ja zawsze jestem zdania, że najlepiej dogadywać się bezpośrednio, a nie przez agencję, bo to jest strata kasy, po prostu agencje strasznie ciągną pieniądze. Tak więc no, to mój główny problem to była orientacja w terenie. No ja na szczęście nie mam takiego problemu z orientacją w terenie, ale wylatując do Irlandii zostałem rzucony na głęboką wodę, ponieważ jak wiadomo, no, uczymy się tego angielskiego w szkołach, w studiach. Czasami się przykładamy, czasami się mniej przykładamy, chociaż teraz może więcej osób się przykłada. Za moich czasów takiego jakiegoś parcia nie było na naukę języka. I niestety zostałem rzucony na głęboką wodę, bo pracowałem tylko z samymi Irlandczykami. I niestety z żadnym Polakiem nie pracowałem i musiałem się w trybie natychmiastowym uczyć tego języka i starać się dogadywać z każdym i zrozumieć, czego oni ode mnie wymagają. Tak, bo powiem wam najważniejszą rzecz. Ja pomimo, że jestem po filologii angielskiej, przyznam wam się do bardzo wstydliwej sprawy. Jak byłam w zeszłym roku właśnie w Irlandii, musiałam się przetransferować z Cork do Dublina busem i słuchajcie, no... Jakby tutaj zadziałała mowa ciała, bo inaczej nie byłabym kompletnie w stanie wiedzieć, o co chodzi, gdybym nie była domyślna, bo pan kierowca, nie wiem jakim on mówił dialektem, akcentem, ale absolutnie nie zrozumiałam nic. Nic, gdzie porozumiewam się w języku angielskim, wydaje mi się, że w miarę sprawnie, ale to jest zupełnie inny język. Nigdy nie możecie powiedzieć, że znacie język angielski cudownie. I to jest tak, jakby ktoś się przez wiele lat uczył polskiego i pojechał do nas w góry. I nagle góral zaczyna do niego gadać w swoim dialekcie. Tak. I jest masakra. Dlatego tutaj angielski, pomimo że umiemy, to musimy się zdecydowanie przestawić na to, co się dzieje. Tak, jest wiele wariacji, nawet w samej Irlandii, kompletny. Inaczej brzmi język angielski w stronach Donegal, tak. Tam na północy, całkiem inaczej w Dublinie, a całkiem inaczej w Cork, także tak samo jest w Anglii, przypuszczam, i Walia, i Szkocja, wszyscy mają swój taki jakby swój slang i akcent, i ktoś przyjeżdżający, uczący się tylko w szkole języka, nie mający kontaktu z tym, na pewno będzie miał problem. Nawet jeżeli tam szkolny język ma w miarę dobry. To będzie musiał dostosować się przez parę dni, parę tygodni do tego, żeby ogarnąć to. Wiesz co, mnie na przykład irlandzki, tak jak wy czasami mówicie pewne nazwy, w porównaniu do tego, co nas uczyli w szkole, na przykład zauważyłam, tak jak ty mówisz, oni mówią Dublin, nie mówią Dublin, tylko mówią Dublin. I to jest tak. U was normalne, że wiele wyrazów, które miałoby to A w środku, u was jest zamieniane na U. Podejrzewam, że bus to jest bus i tak troszeczkę po polsku to brzmi, tak jakbyśmy czytali, jak jest napisane. Tak, tak. Więc to też nie ma co ganić, jak na przykład ktoś powie coś inaczej niż nas uczyli w szkole, bo to niekoniecznie jest błąd, to po prostu czasem jest charakterystyka danego regionu. Dokładnie, dokładnie. Także to była jedna z większych przeszkód, które napotkałem zaraz po przyjeździe do Irlandii. No i ciężko było się przyzwyczaić jeszcze do pogody, ale to już... Bo tam w ciągu dnia może być cztery pory roku, może sypać grad, świecić słońce, wichura może być i wszystkie pory wszystko, roku jednego dnia. Wszystko jednego dnia, ale po pewnym czasie człowiek przywyka do wszystkiego, także bez problemów. I myślę, że jeszcze jeden taki kluczowy temat związany z emigracją, rozłąka z rodziną. Jak u ciebie to wyglądało? Czy to bardzo przeżywałaś i...
Wiadomo, twoja emigracja nie jest aż taka daleka, że jest ciężko się... Ale widzisz, gdyby spojrzeć na czas podróży, jaki ja poświęcam na to, żeby dotrzeć z Warszawy do Częstochowy i na to, jaki wy, żeby dotrzeć z Dublina do waszego miejsca zamieszkania, to gdyby nie oczekiwanie na lotnisku, to byłoby bardzo podobne, tak? No, więc to nie jest jakiś taki, myślę, tutaj wyznacznik, bo czas podróży mamy taki sam i... Znaczy powiem wam tak, że u mnie było trochę... Tylko koszty są troszkę inne. No zdecydowanie. Tak, to też jest jedna sprawa. U mnie było troszeczkę inaczej, bo ze względu na to, że mój wyjazd też był taką trochę przejawem buntu, no to na początku miałam ciężki czas, bo chyba przyjechałam do domu po 3 miesiącach po raz pierwszy, tak mi się wydaje. Ale teraz jest prawda taka, że jeżdżę średnio raz na 2 miesiące, no tak przeciętnie raz na 2 miesiące, albo raz na miesiąc, albo raz na 3, zależy jak mi się to uda. I powiem wam tak, że na początku wydaje mi się, że było gorzej. Teraz jestem na tyle przyzwyczajona do tego, co się dzieje, że ja wiem, że mogę sobie w każdym momencie zadzwonić. W dzisiejszych czasach zresztą mamy takie środki komunikacji. Tak, Skype, telefony. Tak, także... Moja mama też chyba za bardzo nie odczuwa tęsknoty za mną, bo za każdym razem jak ma jakiś w ogóle... Ona prowadzi taki sposób śledzenia mnie, słuchajcie. To będzie mała tajemnica rodzinna. Czasem stwierdza, że nie będzie do mnie dzwonić, bo nie chce mi przeszkadzać, więc po prostu wchodzi sobie na Face'a i sprawdza, co tam się u mnie dzieje. Tak, a ty na bieżąco wrzucasz wszystkie informacje. A ja na bieżąco, po prostu wszystko jest zupdate'owane, więc czasami tylko dopytuje się mnie, jeżeli czegoś nie do końca zrozumie, ale potrafiła sobie nawet, słuchajcie, ostatnio się dowiedziałam, że potrafiła sobie nawet w Google Translate wpisać, co znaczy to, co mam wytatuowane na nadgarstku, bo wolała sobie sama przetłumaczyć niż się pytać. Tak. Także no, w dzisiejszych czasach myślę, że nie jest to aż taki problem, chociaż fajnie jest, jak się przyjedzie raz na jakiś czas. Znaczy inny jest też kontakt chyba na żywo, jeżeli... Tak, no oczywiście, że tak. Ale myślę, że tęsknota byłaby dużo większa, gdybyś... Można było tylko pisać listy. Tak. Na przykład. Tak, dokładnie. To, a teraz to by było straszne. Możemy się widzieć, możemy słyszeć swój głos, no nie możemy tylko czuć dotyku i zapachu jedyne. Tak. To jest największy problem, ale dzięki temu ta rozłąka myślę, że jest dużo łatwiejsza. Co nie znaczy, że się nie tęskni. No u mnie było podobnie, ale wszyscy z rodziny zostali w Polsce, Agnieszka też i jej najbardziej mi brakowało. Co najważniejsze, prawda? Jeszcze wtedy nie żonę, ale już narzeczoną zostawił. Tak, zostawiłem, ale obiecałem przy wylocie, że... Wrócę po ciebie, maleńka. Wrócę po ciebie. No i tak się stało, no po około 5 miesiącach Agnieszka przyleciała do mnie. I jak sobie radziliście? Jak często bywałeś? Bo podejrzewam, że chyba przyleciałeś raz na jakiś czas. To znaczy pierwszy raz byłem chyba po 2 miesiącach w Polsce. Po 2 miesiącach. No ale to były sprawy takie prywatne i musiałem przylecieć. No ale teraz z reguły jesteśmy w Polsce około 2-3 razy. Do roku. Ale tak przeważnie mamy kontakt praktycznie co kilka dni na Skype'ie i z Agnieszki rodzicami, z moimi, także rozmawiamy, dzwonimy do siebie, także jesteśmy na bieżąco z wszystkimi wiadomościami. No wiadomo, kontakt taki, jak się przyjedzie na miejscu i siedzi się razem i rozmawia i no. Fizyczny taki to jest całkiem inaczej niż przez Skype'a, ale tak jak mówię, jeżeli by była tylko możliwość pisania listów, to by było dużo gorzej zdecydowanie. Dużo gorzej. Także tak, kochani, przedstawiliśmy wam nasze spostrzeżenia na temat emigracji naszej, nasze opinie odnośnie niektórych kwestii związanych właśnie z emigracją. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Dziękuję bardzo mojemu gościowi za wizytę na moim kanale. Cała przyjemność po mojej stronie. Oczywiście linka do Olgi znajdziecie pod filmikiem. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego filmiku. Pa!